wróciłam teraz 521. To jest, proszę Państwa, była cetka. Ta ulica bardzo przyjazną zawsze była dla mnie. Bardzo fajna ulica, proszę Państwa, Waszyngtona. Jest skrzyżowanie z Grenadierów, a tu już jeszcze inna, kolejna. Póki co troszeczkę bruku, proszę Państwa, a teraz mamy domki przy ulicy Waszyngtona. Tu mieszkała Maria Woźniak, papieżyca. Bardzo dobra kobieta u świadków Jehowy, która też od bardzo, bardzo wielu lat była świadkiem Jehowy. I zawsze ona mi gotowała obiady i w ogóle nie chciała, żeby gdzie indziej chodzić, tylko żeby do niej, bo ona gotowała najlepiej, papieżyca. Proszę Państwa, robiła tak, na przykład ryż, robiła śliwki, proszę Państwa, suszone, wędzone, zapiekane, proszę Państwa, z sezamkami, do tego ogromne udo kurczaka lub dwa, proszę Państwa, no cuda nie widzę, zupka przepyszna wyprawiała. Różne rzeczy, Radio Tok FM, Euro, Koncita Ekstra i zawsze szłam tą ulicą Waszyngtona, od parku Skaryszewskiego Asze, z ronda Waszyngtona, tutaj, proszę Państwa, do niej na obiad, no. Potem już no, chciała, żeby tylko do niej codziennie, bo ona była bliska śmierci. Potem pojechałam do Anglo-Ameryki, Białystok stąd i dowiedziałam się, że ona umarła w maju. To dosłownie tak samo jak Janek Witek umarł 21 maja, zdaje się, o godzinie 4:10 nad ranem. A ten taki brązowy balkonik, który teraz jest taki pusty, łysy, proszę Państwa, to jest jej balkonik, który to balkonik Marii Woźniak, papieżycy, świadków Jehowy, proszę Państwa. Pierwsze miejsce w konkursie balkonikowym tu na Pradze Południe zawsze zwyciężał. To było Aleje Waszyngtona 57, mieszkania 4, tak, papieżyca Maria Woźniak, proszę. Wspaniała kobieta, ona nie musiała tak chodzić na te wszystkie zebrania, bo ona była bardzo inteligentna, bardzo mądra, bardzo często ze sobą dyskutowałyśmy i wielokrotnie u niej mieszkałam, ona wyjeżdżała na 2-3 tygodnie gdzieś w góry, na wczasy. Także taki łysy ten balkonik na pierwszym piętrze, brązowy, to jest ten balkonik papieżycy. No proszę Państwa, grupa ludzi, jak podzielimy sobie na 3, to 2-metrowi są szczupli mężczyźni piękni, prawda? Potem mamy niskich takich, ale nie całkiem niskich, tylko kwadratowych, jak ten lekarz, ginekolog. Państwu pokażę potem jeszcze raz zdjęcie, który umarł, nie ożenił się, nie doczekał się wypoczynku nad morzem, jak to w sprawozdaniu czytamy o nim. A trzecia grupa to jest za kwadratowymi mali i łysi gargamelki. Gargameli, grube karły, to Mareczek tu należy do tych, proszę Państwa, on tu pewnie był, tej Marii Woźniak, może ze 2-3 razy, bo do trzeciej grupy należy, ale był u niej kiedyś na zebraniu, no, były kiedyś, wiecie Państwo, zebrania, czyli wtorkowe studium książki, to one odbywały się zwykle w mieszkaniu prywatnym, albo czwartkowa służba królestwa, albo druga część teokratyczna do służby królestwa, teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, którą ja prowadziłam, bo bracia mi potem dali prowadzić. Przez 5, 6, 7 lat prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Tak to wszystko do perfekcji no, doprowadziłam, opanowałam, że no, jak przychodziłam tutaj na obiad do Marii Woźniak, też przychodziła ta Andrzejek Wiśniewski, a to Marysia Świderkówna, proszę Państwa, żeby przećwiczyć przy mnie 5-minutowe przemówienie, które no przeze mnie będzie oceniane oczywiście podczas zebrania czwartkowego czy piątkowego w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej. Także proszę Państwa, bardzo piękne czasy. Siostra Maria już kilkanaście lat, może 11, może 9, 10, ja już tego czasu tak nie liczę. To tak szybko teraz leci, że módlmy się do Boga Jehowy, do Boga Jahwe i chciejmy jak najwięcej w swoim życiu uczynić, no bo nie wiemy, kiedy umrzemy, ale wcale nie musimy umrzeć, jeżeli raj utracony Bóg przywróci, to i Maria Woźniak będzie jako papieżyca mogła znaleźć się w Królestwie Bożym tutaj w raju na ziemi, bo będzie wzbudzona z papieżem Janem Pawłem II, być może nawet i Hitlerem, bo przecież oni też nie wiedzieli, co robili, jako ludzie nieświadomi, dobrzy. Ten papież Jan Paweł II miał taką
twarz uśmiechniętą. No Janek Witek to strasznie go skrytykował, bo powiedział, że gaz sarin dostarczał jeszcze do obozów zagłady. Wtedy, kiedy nie był nawet księdzem, potem dla niepoznaki został papieżem.